tym, że rzadko się zdarza, aby zespół już w drugiej minucie stracił bramkę. Szacunek za to, że nie spuściliście głów, tylko bardzo szybko wyrównaliście, a później nawet ruch prowadził 2-1. Myślę, że dziś ta pierwsza połowa, która się na nas zaczęła, tak jak pan powiedział, dość niefortunnie, bo gdzieś będąc w przewadze cały czas w defensywie, prostopadłe podanie dwóch zawodników między sobą, chyba myśleli, który może przerwać tą akcję, pewnie wykorzystał to przeciwnik. Dobrze, że do przerwy udało nam się stworzyć też kilka sytuacji i prowadziliśmy, tak jak pan mówił, 2-1, tak? Gdzieś grając naprawdę bardzo dobrze tą połówkę, na pewno tam uwarunkowuje to troszeczkę te granie pod słońce i pod wiatr, tak? I tak my wykorzystaliśmy to do przerwy, że graliśmy właśnie tak ustawieni i przeciwnik też po przerwie stworzył sobie dużo sytuacji. Myślę, że taki remis nie krzywdzący żadnej z drużyn, ale gdzieś tam w drugiej połowie na pewno przeciwnik miał więcej sytuacji. Jeśli chodzi o drugą połowę, właśnie, zespół oddał inicjatywę, ale no, był nieskuteczny, Lechia była nieskuteczna. To, co pan powiedział, chodzi o punktów w sytuacji, kiedy i ruch, i Lechia, myślę, że walczy o utrzymanie. Czy może kogoś zadowolić, pańskim zdaniem? Myślę, że teraz każdy na razie patrzy, żeby mimo wszystko zbierać te punkty. Tak, każdy gdzieś walczył na pewno o zwycięstwo. To było widać po jednym i po drugim zespole, że do końca chciały wygrać. Niekrzywdzący remis, niewiele może dający nam przy utrzymaniu i tak samo dla Lechii, ale jesteśmy cały czas w grze. Jest kilka zespołów, walczyć utrzymanie. Nadal w tym gronie jesteśmy i Lechia tak samo. Ta seria pięciu porażek została dzisiaj przerwana, ale z drugiej strony jest na pewno duży niedosyt, bo Lechia umówmy się, powinna tutaj jeszcze kontynuować. Zdecydowanie, zwłaszcza, że gramy mecz u siebie, powinniśmy spokojnie tutaj zdobyć 3 punkty i na to liczyliśmy. My tu nie graliśmy na półśrodki, chcieliśmy zdobyć tylko 3 punkty i to było dla nas ważne. Bardzo nam przykro z tego powodu, że nie udało się dzisiaj wygrać, chociaż no właśnie, jak pan podkreślił, udało się przerwać tę niemoc, tylko pytanie, czy jest się z czego cieszyć, czy nie. Mi się wydaje, że nie. Powinniśmy tu zdobyć 3 punkty i po to gramy. Okej, bramkarze, co się stało? Prowadzicie 1-0, idealny początek, druga minuta i dlaczego poszły te dwie bramki? Dlaczego ruch strzelił dwie bramki i później musieliście pomóc? Tak na gorąco bardzo ciężko powiedzieć. Mi się wydaje, że może troszkę, nie wiem, rozprężyliśmy się, może poczuliśmy chwilę, że to będzie łatwe spotkanie, strzelamy pierwszy raz szybko bramkę, no i pytanie, ciężko, będzie trzeba pytać do trenera, będziemy to na pewno analizować i będziemy chcieli wyciągnąć z tego wnioski, bo na pewno trzeba to zrobić, żeby się taka sytuacja już nie powtarzała i chcemy za tydzień na Sokole udowodnić, że stać nas na to, żebyśmy zdobyli 3 punkty. Jeszcze jest do rozegrania, nie tylko mecze w drugiej jesiennej, ale pierwsze wysy na kolejkę do awansu, więc wbrew pozorom jeszcze Lechia może skończyć to granie w 2019 roku na dużo wyższym miejscu niż obecnie. To prawda i na to na pewno liczymy. Dlatego przede wszystkim musimy poprawić skuteczność i musimy co mecz udowadniać, że naprawdę te 3 punkty nam się należą, bo nam się należą. My jesteśmy drużyną bardzo młodą, trzeba to podkreślić. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest najmłodszą w całej lidze, ale to nas nie usprawiedliwia. My musimy zdobywać punkty i nas na to stać.